Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w KOTOR. Ja jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie powalczyć na arenie, by zdobyć trochę funduszy, ale zanim to się stanie, mimo wszystko chciałbym pokazać wam, jak działa Paza. Chyba to jest Niklos, to jest ten gość, którym trzeba pogadać. What do you want? Have you come here just to bother me, or do you wish to test yourself against the best Pazak player on Taurus? Kim jesteś? My name is Niklos. I'm the unofficial champion of the Pazak circuit here on Taurus. If you don't mind losing your wager, we could play a few hands. Zdechać Pazaka, nie mam talii. You don't even have your own deck? Then why are you bothering me? You can't play Pazak without your own deck. If you're serious about Pazak, go speak to old Garok on the other side of the tavern. His gambling days are over and he's looking to sell his deck. No dobra, mamy wskazówkę. Udajmy się tu Garuka. Hello there, youngster. You interested in buying the Pazak deck of an old man looking to get out of the gambling game? Just 50 credits and I'll sell you all my cards. I'll even throw in a free lesson to boot. It's a great deal, if you can afford it. Kim jesteś? My name's Garuk. I used to be a card shark, one of the best Pazak players in the Outer Rim. But that was before I retired from the gambling life. Zrezygnowałeś z gry? Dlaczego? Don't get me wrong. The game's been good to me over the years. I've traveled the span of the galaxy, from the core worlds to the farthest reaches of the Outer Rim. I've won countless fortunes, and lost countless more. But that was long ago, and things have changed. Gambling is a young man's game. That's why I'm looking to get out. My offer still stands. 50 credits get you my old Pazak deck and a free lesson. Great offer if you can afford it. Jasne, chętnie kupię twoją talię. Glad to see you're interested in the grand old game. The rules are pretty simple. Here, I'll load them up into your data pad so you can check them out anytime you want. Good luck. I hope the game's as good to you as it was to me. Now, is there anything else I can do for you? Chciałbym lekcję gry w Pazaka. Przed każdą partią Pazaka musisz wybrać 10 kart, z których złożysz swoją talię podręczną. Podczas rozgrywki wyciągniesz losowo 4 karty, które będą stanowić twoją rękę. Podstawowa talia do Pazaka zawiera dwa zestawy kart, od plus 1 do plus 5. Z których można utworzyć talię podręczną. Podczas gry w Rycerzy Starej Republiki znajdziesz różne karty o wartościach od plus minus 1 do plus minus 6. Wybierz teraz 10 kart, z których złożysz swoją talię podręczną. No i musimy wybrać, nie? No to wybierzmy tak. Czemu nie? Czemu nie? No dobra, niech tak będzie. To robię tylko po to, żebyście zobaczyli, jak to się gra, nie? Gramy. Czy na pewno chcesz skorzystać z tej talii podręcznej? Tak. Celem gry jest zbieranie na odkrytych kartach sumy większej niż na kartach przeciwnika bez przekroczenia 20. Czy to po prostu taki zmodyfikowany blackjack, tudzież oczko. Jeśli na test, który suma na kartach przekracza gracza jest większa niż 20 fura, to przeciwnik wygrywa rozdanie. Aby wygrać partię, gracz musi zwyciężyć w 3 rozdaniach. Pierwszy gracz ciągnie kartę z talii głównej i kładzie ją koszulką do dołu, rozpoczynając w ten sposób swoją rundę. Dzieje się to automatycznie. To jest twoja ręka. Tutaj. Na tę rozgrywkę składa się ona z 4 kart wyciągniętych losowo z talii podręcznej, którą gracz wybrał przed rozpoczęciem partii. Karty te muszą ci wystarczyć na wszystkie rozdania w tej partii.
Po pociągnięciu karty gracz może wyłożyć jedną z kart ręki. W każdej rundzie możesz zagrać tylko jedną kartę z ręki, przyciągając ją na stół albo dwukrotnie na nie klikając. Zagranie karty z ręki nie jest obowiązkowe. No dobra. Podpowiedź: jeśli suma uzyskanych przez ciebie punktów przekracza 20, a masz jakąś kartę ujemną, możesz ją zagrać, obniżając swój wynik poniżej 20 punktów. Podczas podróży będziesz miał okazję znaleźć karty, które można zagrać jako dodatnie lub ujemne. Takie karty są niezmiernie rzadkie, lecz dają graczowi znaczną przewagę taktyczną. Zanim zagrasz kartą z ręki, musisz ogłosić, czy ma ona wartość dodatnią czy ujemną. Dopóki karta ta znajduje się w twojej ręce, dopóty możesz dowolnie przełączać między jej wartościami, lecz po... Lecz po włożeniu jej na stół nie możesz zmienić jej wartości. Patrzę się przez chwilę tutaj na te karty, dlatego straciłem tekst z oczu. Tura gracza kończy się, gdy zdecyduje się przejść dalej do następnej tury, albo wybierze opcję dość. Jeśli wybierzesz opcję dalej, w następnej turze pociągniesz kolejną kartę. Jeśli wybierzesz opcję dość, to do końca tego rozdania nie pociągniesz już żadnych kart, ani nie będziesz w stanie zagrać żadnych kart z ręki. Możesz teraz zagrać kartę z ręki, wybrać opcję dalej albo opcję dość. Mamy 6, tak? W każdym razie możesz zagrać tylko jedną kartą z ręki, nie jest to obowiązkowe. Nigdy nie będziesz miał więcej niż 4 karty na ręce, z którymi rozpoczynasz partię, więc czasem lepiej je oszczędzać. Ja mam same dodatnie, więc weźmy, powiedzmy w ten sposób. 11 mamy punktów. Dalej. Twojego przeciwnika obowiązuje te same zasady co ciebie. To turę ciągnie on kartę, a potem może zagrać kartą z ręki, wybierając opcję dalej lub dość. 21. O, no to przegrałem. Dość. Gdy któryś z graczy zdobędzie więcej niż 20 punktów, fura automatycznie przegrywa rozdanie. Przeciwnik wygrywa rozdanie. Partia trwa do czasu, aż jeden z graczy nie wygra 3 rozdań. Remisy się nie liczą. Podczas partii nie dostajesz dodatkowych kart, więc musisz ostrożnie wykorzystywać te 4 karty, z którymi zaczynasz rozgrywkę. No dobra. 10-10. Weźmy jeszcze raz. 18. Dość. Haha, skubany. Przeciwnik wygrywa rozdanie. Dalej. Czyli dość klikamy w momencie, gdy jesteśmy pewni, że no więcej nie wygramy, nie? A dobra, zagrajmy tą kartą może. Tak, wiem, zagraj kartę z ręki. Tak. Kurde mol, wiedziałem. Dość. Przedmiot cię pokonał. Partia skończona. Do nagrody 50 otrzymano przedmioty. Aha, bo 50 wydałem na Natalię. Ogólnie to jest gra hazardowa, nie? I najpierw się stawki określa, żeby można było zagrać. Ja nie lubię ogólnie grać w gry karciane w grach RPG, bo dla mnie granie w karty nie ma sensu. Dobra, chodźmy do tego.
Ajura, tak? To chata. Ajur the hat. Uczan ją turunki ujfa. Ulaun na cinnek. Pamulera kun biskin. Nihunka gratut ajur. Cimut maja bispuet wata. Cici, nautunczom joma bela juman. Chupaj bon la bokra turon. A cici maj. Może to nie będę robić. No, to akurat ma rację. Być może jestem zainteresowany. Co będę z tego miał? Tawa dumba kurby jej amoka bata. Ciska mi czu. Inkin konoba mure raci kun tog na wun shamun yang. Tawa wulpa murji umana tonga buksha unne nung. Tawa wulpa murji umana bak mulira. Shuni yun tun jici aita tuana. Tawa wulpa murji umana. Vibroblades and blasters and nobody ever dies. How come I get the feeling you're trying to take us for a ride? Gioca con Molera. In conjo pesa. Nova Molera gi. Tere yon tora amici. Ai tatia. Ula una cimec. Ba Molera slimo anna kubiskin. Musi bez fazy. Spróbujmy z nim ponegocjować. Zgadzam się, ale chcę więcej niż 10%. Zaciska tą kurta, ta samowaka, hehehehe. Mocza odonga, ja wulki, hehehehe. Tumba tura smatylia, hehehe. A szuta, unga kumbi z górpiki kuliana. Dobrze, spróbuję. Ała na wota, a jut tago, tanki doba na imię czus, kociska na jo. Otoga ja fulki, kokola dzidzi, łacza nie czu, tomba tora smakelia, hehe, a szuta, unga kundi stolpiki kuliana. Jeden z gladiatorów nazywał się Twitch. Spoko, to jest chyba ten Rodianin. Ten czy przybysz? Podoba mi się. Ona, ona na kaczu. Kimba mule radłana. Ta łupa, bo ten jako czoczo pity. Ta ładupa, kurpa i jamu kata. Łąga kumpis, kimba mule radłana. Kincza na kokba kun. Kawa dupa kupa ila potenia. This is for the best. We could use those credits from these duels, but using your real name is too risky. The Sith might have come across a crew manifest back on the Inerspire. Okuchi kupa. Kino mulera kin paja. Snimo pujduana. Jestem gotów do walki. Ładna wota, a jut tagła, ha-ha-ha! Tanki doba na imię czus, kociska na jo-ho-ho-ho! Otora ja fulki, kokola dzidzi, łacza nie czu, uczan ją turun ci ujfa! Ula unna cinnek, pamulera kun biskin. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. You've seen him lose night after night after night, but this time he's after fresh meat. In this corner, I give you Deadeye Duncan. And in the other corner, a relative newcomer to the terrace dueling scene, emerging from the shadows with no history.
no past, and no name. The Mysterious Stranger! No i możemy teraz stoczyć, znaczy musimy stoczyć z nim walkę. To jest generalnie prosty przeciwnik. Mówiłem. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! But we, are any of us surprised? Jedi losing is it you? You have to do better than that to impress us, stranger! Jesteśmy punktu doświadczenia. Ślepy Duncan. What do you want? Oh, let me guess. You beat me in the dueling ring and now you're gonna rub it in my face. Yeah, well, I'm used to it. So pardon me if I ignore your gloating. Chciałbym ci zadać kilka pytań. I don't have to answer your questions just because you beat me in the ring. Look, I admit it, you're better than me. Everyone's better than me. Blindfolded one-legged tack with a rusty knife could probably beat me, okay? Is that what you wanted to hear? You satisfied yet? Are you happy now that you've taken the last shred of dignity I have? Chyba już sobie pójdę. Oh, well, okay. Goodbye then. No dobra. Zapiszmy. Zapis profilaktyczny oczywiście. Zaciska do buta ta samobaka. Mocha odanga ja wulki. Kiyoka kon molera. Kien konjo pesha. Nova molera ji. Kierio toranci. 100 kredytów dostaliśmy. Świetnie. Zapiszmy jeszcze raz w takim razie i znowu. Zacisk talismana ryś. Oko cię kłopa. Gino molera. Ja będę przewijał te jego niektóre kwestie, a Julara, ponieważ on się tutaj powtarza. Jestem od walki. Gioka kon molera. Gien konjo pesza. Nowa molera zi. Gerio toranci. Tak. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. In this corner, one of the greats, a man so tough, even a disfiguring injury couldn't end his career. I give you Gerlon Twofingers. And in the other corner, a relative newcomer to the Taris dueling scene, emerging from the shadows with no history, no past, and no name, the mysterious stranger! No i dobra, spróbujmy tego powalić. Będzie troszkę trudniejszy, ale wciąż nie będzie jakimś problem. O właśnie, bo on się bawi tutaj w blasterowanie. No i proszę bardzo, pięknie. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! Gerlon losing to a rookie! Is this a sign that his injuries have finally caught up with him? Or is the mysterious stranger for real? Only time will tell! Doświadczenie 80. Możemy oczywiście z Gendonem pogadać, czemu nie? You beat me fair and square, stranger. But if I still had the use of my fingers, you wouldn't have won. Back before my injury, I would have mopped the ring up with you. Dobra. Zapis. I następny proszę mi dać, panie Adjular. Aha, kasa. Zaciska do buta, ta samobaka, ho, 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 ho. Mocha odanga, ja wulki, he, he, he. Gioka kon molera. Gien konjo pesha, nowa molera.
200 kredytów. Mamy już 386 kredytów. Widzicie, jak to bardzo szybko można na tych walkach zarobić? To jest całkiem fajny biznes na początku. Zaciskano. Ta oko cię kopa. Jestem gotów do pojedynku. Joka kon bolera. Kien konjo pesa. Nowa bolera zi. Czerio toranci. Aj daty. Tak, jestem gotów. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. Over in this corner, a woman with steel on her bones and ice water in her veins. She's cold and quick as death itself. You know her. You love her. Ice. And in the other corner, a rising star taking that first step into the big leagues. I give you the mysterious stranger. I Ice będzie już troszeczkę trudniejsze, ale wciąż... Dobra, trzeba wczytać i w ogóle powinienem zapisać to przed samą walką. Tak zrobię chyba. Jestem gotów do walki, tak. Lady over in this corner. Podarujemy sobie już. And ice water in her veins. She's cold and quick as death and in the other corner. Dobra, zapiszmy tutaj. Zapis profilaktyczny. I jedziemy z koksem. Powalmy ją. Spróbujmy się uleczyć. Okej, dobra, wczytamy. Nie chciałbym na razie korzystać od grantu odłamkowego. Fajnie było ją ogłuszyć, ale nie wiem, czy taki będzie miał, będzie mieć dobry rzut na to, ogłuszenie, ale na razie mam dobre rzuty na obrażenia. Na razie mam dobre rzuty na obrażenia, więc się uleczmy. Przerwij walkę i do dzieła. Tak jest, ubita. Świetnie. It's over. The fight is over. The mysterious stranger has won. Ice is knocked out cold. Looks like we have a rising star in the mysterious stranger, folks. But how high can this star soar? You'll just have to watch and see. Dobra, mamy to. Udało się. Uleczmy się, zapiszmy. Przede wszystkim zapisem profilaktycznym. I co, chodźmy do Adjulara. Jeszcze pogadamy najpierw z Ice. I've never been one to shy away from the cold, hard truth. So I'll just come right out and say it. I can't compete with the likes of you, stranger. I know when I'm overmatched. You're good, very good. But you're wrong if you think that means I'm suddenly going to warm up to you. Truth is, I really don't have anything more to say. So you might as well move on.
zapiszmy. Czaciska to puta, kasa bubaka, ho 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 ho. Mocha odanga, jaz dzioka kolbolera. Ile? 300 kredytów. No proszę, proszę. 387. Kredyty się nam przydadzą, to od razu mówię. Czaciska to puta, uczanią tu oku cię kupa. Jestem gotów do walki. Tak, jestem gotów. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. There's a legend in the sport, a 20-year veteran who still knows how to show the young kids a trick or two. Let's have a big hand for Maul! But there's always some young gun coming up to knock the veterans off. And we've got one of the best right here. I give you the Mysterious Stranger! Dobra, zapiszmy. Jakby coś się przytrafiło. Ja zawsze w ten sposób przechodzę, znaczy przechodzę. Ostatnio przechodziłem właśnie w ten sposób tą misję. Bo powiem, że przez tyle czasu, ile przechodziłem Kotora, a przechodziłem tą grę w pełni, przeszedłem chyba ją, tak ostatnio liczyłem, 4 do 6 razy, to nigdy nie robiłem właśnie tych aren. Bo po prostu byłem za cienki bolek, ale ostatnio jak przygotowałem się do nagrywania, to właśnie mi udało się te areny pobić. Okej, to jest mało zabawne. Dobra, spróbujmy. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. On walczy, kurde, podwójnym mieczem. To jest trochę fajne z jego strony. No, też po ptakach. Spróbujmy jeszcze raz. Bo inaczej jeszcze. W ten sposób. O nie. On jest za nas chyba za silny. Okay. The stranger is gone. Maul has done. Dobra, nie żyjemy, ale nie straciliśmy pieniędzy. To jest najważniejsze. Obawiam się, że stracimy kasę. Mam dalej 686 kredytów. Wróćmy się może do kebli. Tu było wyjście z kanteny, z tego co pamiętam. To. Kebla, z tego co pamiętam, miała ten mieczyk, nie? Fajny. Podwójny, ostrze. A jeszcze ten dzieciak. Oczywiście. Daddy!
prostsze. Lub prostsze. Akurat pójdzie na sprzedaż. Dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą. Bibrostrze. Raz, dwa. Znowu to samo. Nie, tutaj zamiast przełączyć sobie listę zakupową, to ja oczywiście co zrobiłem? Czy 13 rytualna żagiech w Echanich. Kupmy to. Teraz pytanie, czy to jest broń modyfikowalna? Nie, to nie jest broń modyfikowalna, niestety. Ale właśnie, ponieważ jak tutaj widać, mamy karę do trafień, ze względu na to, że to jest broń dwuręczna. Dobrze patrzę? 5-14, 5-15. No, niewiele lepsze. Lepszą broń ogólnie. Ale dobra. Dobra, to może tak. Który mamy poziom? Mamy poziom trzeci. I 2000 niecałe do następnego poziomu. Dobra. Budowa 13. Ponieważ Marl da nam w Ciry i to ostre, zróbmy sobie zapis w ogóle profilaktyczny, żeby nie było, że zapis mam jeszcze na tym starym save'ie. Chodźmy może dalej, do południowego miasta. W sumie... To chodźmy do Zelki jeszcze, bo Zelka może nam dać... Welcome back. Trochę. Przydałoby się leczenie. Welcome back. Pokaż mi swoje towary, Zelka. I poproszę zaawansowany mega pakiet. Może nie. ...24 nam starczą. Zaawansowany mega pakiet jest dobry, ale nieco drogi. Na razie póki co nam starczą zwykłe apteczki. Są med pakiety. Chodźmy do północnego górnego miasta. Okej, patrzę na zegarek i już jest chyba ta godzina, więc moi kochani, ja tutaj zrobię zapis. Zapis profilaktyczny. Znaczy nie, no po prostu zapis, tak? LP5. I widzimy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Knights of the Old Republic. Ja bym był z Vandalf, to było KOTOR. Następnego odcinka. Na razie, cześć!